Państwowa Szkoła Muzyczna Krzysztofa Zwierzyńskiego w Tarnobrzegu zakończyła kolejny rok artystyczny. Jego podsumowaniem był koncert, który został zorganizowany po raz pierwszy na Wake Parku nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na scenie umiejscowionej nad brzegiem akwenu wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły. Znam świetnie szefa Wake Parku, znamy się od dawna i zawsze mi się tutaj bardzo podobało. Więc, a poza tym jest druga sprawa, często występujemy w wozowni, trzeba po prostu, żeby ci ludzie się sprawdzali w różnych warunkach, prawda? Dla nich to będzie pierwszy koncert plenerowy. Koncert zatytułowano I Love Feeling. Co to jest feeling? To taki sposób rytmizacji frazy muzycznej, który najpierw pojawił się w jazzie, a w tej chwili jest w wielu innych stylach muzycznych. To jest coś, czego nie da się praktycznie, żeby on zapisać w nutach, żeby umieć śpiewać, grać z feelingiem, to po prostu trzeba słuchać mistrzów i mieć to w głowie. Uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycznej feeling mają nie tylko w głowach, ale i w sercach. Jeans of Baron Queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to give me ride across her shoulder, 'cause I just can't seem to jeszcze można było usłyszeć podczas koncertu? Standardy jazzowe, ale również utwory rockowe. No, zaczynamy Honky Tonk Woman Rolling Stonesów, a kończymy Hey Jude. W środku trochę utworów jazzowych z repertuaru m.in. Michaela Bublé. Jest jeden song z musicalu Andrew Lloyd Webbera, Starlight Express. Bardzo różnorodna muzyka. Cechą wspólną jest to, że wszystko to, co będzie w tym programie, trzeba zaśpiewać, wykonać właśnie z tym feelingiem. Wysoko szelawce twoi, ludzka leść, człowiek sam się boi, gustro pleść. Pięknie twój nam wzór, rzeź lasują na swój wzór, a pocz tu. W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się wieczór muzyczny, czyli koncert podsumowujący tegoroczny sezon artystyczny. To był bardzo dobry rok. Pracowaliśmy przez 10 miesięcy bardzo intensywnie. Każdy na różnym poziomie, niektórzy dopiero rozpoczęli naukę, niektórzy już byli na scenie, będzie to ich kolejny występ. A dla nas to jest takie sprawdzenie się. No myślę, że dla niektórych to naprawdę duże będzie wyzwanie, żeby wystąpić na scenie. Ja się bardzo cieszę, bo uważam, że muzyka to naprawdę może być sposób na to, żeby miło spędzić czas. W trakcie koncertu próbę swoich możliwości zaprezentowało kilkunastu solistów, którzy uczyli się gry pod okiem Katarzyny Dereń i Marka Myszki. Na scenie królowały więc saksofon, flet poprzeczny i gitary, od klasycznych przez basową po ukulele. Mnogość instrumentów wpłynęła na zróżnicowany repertuar koncertu. Są to utwory głównie takie, nad którymi pracowaliśmy w ciągu roku. Każdy sobie wybierał to, co chce. Niektórzy będą grać muzykę klasyczną, będzie też dużo muzyki pop, będzie muzyka rozrywkowa. Naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Dziecięce grupy teatralne Magik działające przy Tarnobrzeskim Domu Kultury zaprezentowały się na scenie. Były to warsztatowe spektakle wieńczące ich roczną pracę. Jak mówi Agnieszka Mroczka, instruktorka teatralna, to był pracowity sezon artystyczny dla młodych aktorów, którzy uczęszczali na zajęcia teatralne w Tarnobrzeskim Domu Kultury. W grupach teatralnych mam prawie 50 osób, 50 dzieci, więc musiałam mocno podzielić zarówno wiekowo, jak i no też czasem, jakim dzieci uczestniczą w tych zajęciach. No i to udało nam się stworzyć aż 4 spektakle. To są takie spektakle, nad którymi pracujemy i później pokazujemy, co udało nam się zrobić w trakcie tej pracy z dziećmi, ponieważ to nie było tak, że my pracujemy każdego tygodnia w takim samym czasie, tylko troszkę się bawimy, trochę pracujemy nad rolami, żeby wszystkiego było porówno. Aktorzy drugiej grupy teatralnej Magik wcielili się w bohaterów klasycznej powieści na pograniczu snu i jawy i przed publicznością zaprezentowali spektakl Alicja w Krainie Czarów. Magiczna podróż tytułowej bohaterki do fantastycznej krainy, w której wszystko może się zdarzyć, została przepełniona spotkaniami z niezwykłymi postaciami. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem wcielali się w ich role. Najmłodsi aktorzy w wieku od 7 do 11 lat uczęszczający na zajęcia do pierwszej grupy teatralnej Magik zaprezentowali widzom dwie zabawne bajki o Mądrej Królewnie i Smoku ze Złotej Góry na podstawie scenariusza Violetty Piaseckiej oraz Przygoda w bibliotece na podstawie tekstu Piotra Witonia. Widzowie mieli okazję obejrzeć m.in. przygody odważnej księżniczki Eleonory i jej przyjaciela Smoka. Do królewny przychodzi taki rycerz, który jedynie od niej chce pieniędzy, złota, brylantów itd. A później pojawia się kawaler i on po prostu chce prawdziwej miłości i jest dobry, no i jest taki happy end trochę. Jak wam się pracowało przy tym spektaklu? Jak próby? No próby były. Były dwie grupy na zmianę. Czasem przychodziła jedna grupa tylko, a czasem tylko my. Graliśmy, były poprawki wprowadzane jak najbardziej. Pani często podpowiadała teksty, mieliśmy się nauczyć dość szybko. Trenowaliśmy z pół roku. Trudno było trochę. Myślę, że to była bardzo dobra robota. W przedstawieniach nie zabrakło znanych wszystkim dzieciom baśniowych postaci. W Tarnobrzeskim Centrum Seniora odbył się wernisaż wystawy prac 10 seniorek, które zajmują się malarstwem. Ich przygoda ze sztuką trwa już 15 lat, w trakcie których poznały one podstawy technik malarskich na cotygodniowych warsztatach artystycznych. Zaczynałyśmy u pani Helenki Pileckiej, która była, no była, ponieważ już jej nie ma, rewelacyjną osobą potrafiącą nas zachęcić do tego, dlatego że wszystkie byłyśmy już w wieku emerytalnym i takie późne nauczanie jest trudne dla nas, ale znalazłyśmy taką przyjemność w tej naszej dyscyplinie. Mówię też o sobie, bo też zaczęłam, pierwsze w ogóle moje ruchy to właśnie były u pani Heleny Pileckiej. Nową opiekunką artystyczną malarek, seniorek została dr Magdalena Stokłosa, która dzieli się z nimi swoją wiedzą podczas warsztatów w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Każda z uczestniczek znalazła swoją własną technikę i gatunek, który przenoszą na płótno. Są więc pejzaże, martwa natura, architektura czy portrety. Wydaje mi się, że jest to naprawdę świetna metoda na starość, na zajęcie się, na to, że można to robić w domu, można wieszać w plener, można malować różnymi technikami. Mamy tutaj przykład, prawda, i malarstwa olejnego, i akwareli, i kredki. Ja maluję na przykład olejami, ale ręką. Uwielbiam malować ręką, uwielbiam ciała. Lubię kobiety właśnie malować. Każdy z nas coś znajduje. Efekty prac seniorek można oglądać w Tarnobrzeskim Centrum Seniora jeszcze przez miesiąc. Naznaczeni śmiercią to powieść fantastyczna opowiadająca o nastoletniej Cyrze, która jest jedynie narzędziem w rękach okrutnego brata rządzącego ludem Szotet. Dziewczyna samym dotykiem potrafi sprawić każdemu niewyobrażalny ból, nawet doprowadzić do śmierci, tym samym cierpiąc przez swój dar nurtu. Cyra jest jednak kimś więcej niż tylko narzędziem. To szybka, zwinna wojowniczka, która jest mądrzejsza niż wydaje się jej bratu. Pewnego dnia do jej kraju zostaje przywieziony niewolnik Akos, pochodzący z narodu Tuwe. Został on wraz z bratem porwany przez wrogich żołnierzy Szotet.
Okazuje się, że Akos również posiada niezwykły dar, ponieważ potrafi samym dotykiem przerwać każdy nurt. Kiedy Akos wchodzi do świata Cyry, wszystko jej dzieli i wydaje się, że wrogość pomiędzy ich narodami stanowi barierę nie do przekroczenia. Jednak stopniowo oboje nabierają do siebie zaufania i stają się dla siebie coraz ważniejsi. Naznaczeni śmiercią należy do gatunku fantastyki. Świat przedstawiony w tej książce został naprawdę bardzo fajnie ukazany. Skupiony się na detalach w opisie planet, ludzi na nich żyjących oraz różnych ich rytuałów. Opisy jednak nie są jakieś specjalnie długie, więc myślę, że na pewno ta książka spodoba się osobom, które nie lubią rozbudowanych opisów. Kreacja bohaterów tej powieści również bardzo mi się podobała. Główni bohaterowie naprawdę fajnie się uzupełniają. Cyra to sprytna, mądra, zwinna wojowniczka. Akos jest bardziej bohaterem wrażliwym, zdolnym do poświęceń, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego rodzinę. Czarny charakter powieści również został w bardzo ciekawy sposób przedstawiony. Ryzek, czyli starszy brat Cyry, to tyran, który zrobi wszystko, aby utrzymać władzę, manipuluje swoimi podwładnymi i w okrutny sposób wykorzystuje swoją młodszą siostrę. Książka naprawdę bardzo mi się podobała, czas spędzony na czytaniu minął mi naprawdę przyjemnie i polecam tę książkę zwłaszcza osobom, które lubią fantastykę i klimaty galaktyki oraz przypadają za delikatnymi wątkami romantycznymi. Kolejna wystawa pejzaża autorstwa Leszka Kwiatkowskiego w Galerii Okno. Tym razem artysta Samouk zaprasza odbiorcę w podróż nie tylko po Tarnobrzegu, Miechocinie czy Sandomierzu, ale również do Krakowa, Gdańska, a nawet Pragi. Wszystkie eksponowane prace to akwarele, które cechuje przestrzenność, wyszukana kolorystyka i nastrój. Prezentowane prace inspirowane są polskimi krajobrazami, Karpatami oraz Bałtykiem. Powstały z bezpośredniego kontaktu z naturą techniką tuszu dalekowschodniego na papierze. Prace bazujące na kontraście czerni i bieli mają pokazać piękno i tajemnice krajobrazów poprzez skalę szarości, odcieni czerni, pustkę bieli, ekspresję plam i linii. Ambasador Sławomira Mrożka ma w sobie wszystko, co najlepsze w twórczości autora. Absurdalny humor łączy się tutaj z niezwykle poważną refleksją nad kondycją współczesnego świata, komizm przeplata się z tragizmem, banał ze wzniosłością, farsa z dramatem. Bilety od 68 zł dostępne są na stronie biletyna.pl. Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię, ale gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, Mike i Marcus sami zostają wrobieni. Hey Reggie, do you eat my snacks? No, sir. You need to get a job. I'm a U.S. Marine, sir. Well, then you need to deploy. Dad, look. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working with drug cartels for years. Captain Howard's being framed. Let's go. What the hell? He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. If he's seeing this, I'm probably dead. I don't know how high up this goes, but I don't trust anybody. You should be careful. You're being set up, detectives. We got two suspects, Lowry and Burnett. They're armed and dangerous. In 5, 4, 3. No! Windshield wiper Louie, it's flammable! I don't care, scientist! Y'all are some terrible fugitives. I need nasty Mike. Bad boy. I got this. What you don't do?
Are y'all stealing our clothes? Just because we black, we stealing your clothes. What? Look at your shirt. Why don't you sing us a little Reba song? Reba. Kino Świat przedstawia. Jestem Maggie, zwierzak do zadań specjalnych. Pomagam wszystkim. Dzielna wombatka w stroju superbohaterki pomaga mieszkańcom miasta w codziennych sprawach, zamiast walczyć z przestępcami. Jednak gdy miastu grozi uwięzienie w symulacji komputerowej, wraz ze swoim pomocnikiem wyrusza ratować realne życie. Podnieść stawki. Nie tak miało wyglądać życie superbohaterki. Potrzebujemy kogoś do nadzoru nad nieletnim. O! Nie! Czy ja wyglądam na niańkę? Au! Acka! Co jest? Dosyć! Przeginasz, Bobas! Film producentów hitu Igrzyska Zwierzaków. Szefie, co to za akcja? W ciągu ostatniej doby złapaliśmy 9 seniorów. Odjazd! To zagadka dla superbohaterki! Co sprawiło, że ci staruszkowie wkroczyli na ścieżkę zbrodni? Witajcie w Zwierzowersum. Przeniosę tu wszystkie zwierzęta z realnego świata, a potem zniszczę go. Możemy ich ocalić. Ups. Położą łapkę. Ten oszołom wymyślił jakiegoś Matrixa i chce wszystkich uwięzić. To jest wstrząsające! Na wirtualną pułapkę. Wiesz co? Nie ufam gadom. Szykujcie się na grubą akcję. Zaraz się zabawimy. Dajesz, Boba! Zafundujemy mu wielki reset. Prawdziwi przyjaciele. Trzymajcie się mnie! Wszyscy zginiemy! I wielcy herosi. Pardonsik! Nadchodzi game over! Ucieczka ze Zwierzowersum. Nadia namawia rodzinę do udziału w programie Lekcje Tolerancji, co przyniesie im korzyści finansowe. Aktywista LGBTQ+, Wasyl, zamieszkuje z nimi, co zmienia ich spojrzenie na orientację seksualną i wzajemne relacje. Dosłuchaj! Bakon! Ugryniesz sobie piwo, pije! Tylko razie swojemu zadrypanemu! Ти бачила, які артистки, як а ти. І хочу зробити вас не тільки нормальними людьми, без бидлоства і убогості, а й розчитатися з усіма нашими боргами. Давай попробуй. А ти уверений? Ну, поки що уверений. Я Василь Заєць від програми «Уроки толерантності». А тепер трохи зігніть ноги в колінах. А гомосексуал де? Якщо вам комфортно, можемо перейти на ти. До речі, давно мріяла про щось нове і незвичне. Доця, дай, пожалуйста, щось від голови. Вибачте, я звик спати без трусів. Я знаю, що. Що? Що, що? Що, якийсь під***ь скерував тут нам? Да, мама, він гей. А він мені подобається. Що? Захоже, а він голий маце її. Голубий молодець. Можеш мені ці слова в конспект написати? Що це робить? Щось не то. Це грохнулося в басу. Ти бомбалася все на тобі, як ти понімаєш? Я взагалі хоч що-небудь, понімаєш? Мені подобається безпосередність вашої родини. Невже є люди, які роблять це кожен день? Я хотів би теж. Dwudziestoośmioletnia artystka gubi się w dziewiczej puszczy. Razem z trójką nieznajomych wpada w pułapkę i każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory, które widzą wszystko. Just like you, lost. They come every night. They watch us until the sun rises again.
It's a window on the other side. They'll be very interested in someone new. What is that? What are they doing? Applause. For you, Mina. Don't you want to know what they are? It's impossible.